Seweryn Lipoński, witam Państwa. Bardzo ciekawe dni szykują nam się w Sejmie, gdzie już formalnie, prawdopodobnie formalnie nastąpi w przyszłym tygodniu zmiana władzy. Czy dotychczasowa opozycja jest gotowa, by tę władzę przejąć? I czy dotychczasowa władza, Prawo i Sprawiedliwość, ma jeszcze jakikolwiek cień nadziei, że tę władzę utrzyma? O tym dziś porozmawiamy. Zapraszam na gorący temat. Nowy rząd po wyborach już działa, teoretycznie. Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, panie i panowie ministrowie, życzę powodzenia. Może się przydać w głosowaniu, które wydaje się z góry przegrane. Jeżeli ktoś wie, że nie sformuje rządu, to po co ludziom głowę zawraca? Koalicja Polskich Spraw, do której wszystkich państwa zapraszam. Kandydatów na premiera dwóch. Ale pozostać może tylko jeden. No bo szukamy wspólnych przedsięwzięć z całą przyszłą koalicją. Przed nami decydujące rozstrzygnięcia. Sprawę tę rozstrzygniemy w głosowaniu. I prawdopodobnie już formalna zmiana władzy. Drodzy Państwo, zaopatrzcie się w popcorn solidnie. My akurat w studiu dzisiaj popcornu nie mamy, ale mamy za to gości. Patrycja Przybylska, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, radna Sejmiku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Również radny Sejmiku, Łukasz Grabowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Czekamy jeszcze na połączenie z posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego, Andrzejem Grzybem, który ma się z nami połączyć i mam nadzieję, że to się uda w trakcie programu. Zdaje się, że w Sejmie przedłużyły się jakieś głosowania i to pewnie dlatego pana posła jeszcze z nami nie ma, ale miejmy nadzieję, że dołączy. A propos tych głosowań, muszę od tego zacząć. Wiadomość może nie z ostatniej chwili, ale z ostatniej godziny. Powołano pierwszą komisję śledczą, tam chodzi o wybory tak zwane kopertowe z 2020 roku. I co ciekawe, ta decyzja zapadła jednogłośnie. Nawet Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za powołaniem tej komisji śledczej. Co ciekawe, nie głosowało tylko 9 osób, w tym Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, ale poza tym większość zdecydowana posłów PiS poparła, żeby taką komisję powołać. Muszę tu zapytać pana radnego, jak to się stało, bo pamiętamy atmosferę wokół tych wyborów i wasze zapewnienia, że wszystko było w porządku, ba, nawet teraz Jacek Sasin zagłosował za powołaniem tej komisji. Bo generalnie my się nie mamy czego obawiać. Proszę pamiętać, jaka była sytuacja w czasie, kiedy decydowano, czy te wybory mają być kopertowe, czy zwykłe. Panował COVID. Jakie były obostrzenia, jakie były wytyczne różnych międzynarodowych instytucji związanych z ochroną zdrowia. Czyli wy utrzymujecie, że nie macie sobie nic do zarzucenia w tej sprawie? Absolutnie w tej sprawie. Nie zmieniliście zdania? Nie, i my się nie mamy czego bać. Czym więcej powoła Platforma Komisji Śledczych, tym lepiej, tym więcej rzeczy jakby będzie jasnych dla wszystkich. Jest kilka w planie, zdaje się, komisji śledczych. To przy kolejnych też chcecie głosować za? Tego nie wiem, jakie będą decyzje klubu parlamentarnego, bo nie jestem posłem, ale uważam, że komisje śledcze to są tylko takie zasłony dymne, żeby teraz przykryć pierwsze dni czy pierwsze tygodnie rządów Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Zobaczymy, jak będą się wywiązywać ze swoich obietnic. Konkrety zostały podane, zobaczymy, w jakim trybie i w jakim czasie zostaną one zrealizowane. Do tego jeszcze sobie przejdziemy, ale panią radną też zapytam. Rozumiem, że tutaj zdanie a propos tych wyborów prezydenckich z 2020 roku zupełnie inne niż w przypadku pana radnego. No nie, ja się nie mogę tutaj zgodzić. Znaczy, cieszę się, że jakby jest to jednogłośna decyzja, że taka komisja musi powstać. Myślę, że jest w tym momencie dużo tematów, które musimy sprawdzić, zobaczyć, czy faktycznie były one zgodne, czy niezgodne. Nie możemy jakby pochopnie podejmować decyzji, że mamy pandemię i musimy wybierać teraz wybory kopertowe. Tu też może inaczej. Musimy sprawdzić, czy wszystko było bezpieczne. Jak rozumiem, to będzie element tych rozliczeń, które zapowiadaliście tak, w kampanii. Tak, jak najbardziej. W kampanii mówiliśmy o tym, że wszystko będzie rozliczone, sprawdzone i jak najbardziej. Myślę, że to będzie to słowo dotrzymane i no, tak jak widzimy, pierwsze kroki już są podejmowane. No, pierwsza komisja śledcza już jest. Będzie można też popcorn pewnie zajadać, jak to mówił marszałek Hołownia. Między innymi oglądając obrady tej komisji. Ale jeszcze zanim to się zacznie, to przed nami jeszcze ważniejsze głosowanie w przyszłym tygodniu. Najpierw exposé wygłosi premier Mateusz Morawiecki. Później głosowanie, czy udzielić mu, czy nie udzielić wotum zaufania. No i jeśli tego wotum zaufania nie będzie, to wtedy prawdopodobnie głosowanie podobne najpierw nad wyborem
premiera już przez większość sejmową i później pewnie też wotum zaufania dla premiera. Można przypuszczać z zapowiedzi Donalda Tuska. Czy Prawo i Sprawiedliwość wierzy jeszcze, że jakoś inaczej się te wydarzenia potoczą, że jednak utrzymacie władzę? Generalnie w kontekście ostatnich głosowań w Sejmie uważam osobiście, to jest moje zdanie, że premierowi Morawieckiemu nie uda się uzyskać wotum zaufania. Odważnie pan powiedział, to chyba nie jest pogląd dominujący w ostatnich dniach w waszej partii. Ale obserwujemy wyniki głosowań, widzimy jaka była sytuacja z wyborem wicemarszałków Sejmu, gdzie największy klub w polskim parlamencie, Prawo i Sprawiedliwość, zostało wbrew dobrym obyczajom pozbawione możliwości wskazania kandydata na to stanowisko i w Sejmie, i w Senacie w ramach takiej małej jakiejś politycznej wojenki tutaj. I wydaje mi się, że raczej mimo tego, że szczerze życzę panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu tego, żeby mu się udało, to jednak wydaje mi się, że na tym etapie nie uda mu się stworzyć rządu. No jakby pan powiedział, że pan nie życzy, to chyba by pana wyrzucili z partii zaraz, aż tak odważnie pan chyba nie pójdzie. Obserwujemy tutaj, co się dzieje. No a natomiast jak długo będzie trwał rząd później Donalda Tuska, złożony z 12 chyba podmiotów, koalicyjny, największa koalicja od nie wiem, lat 90. To jest nawet zupełnie większa niż tamte rządy. No to tak, zobaczymy. To jest zupełnie, inna historia między Ryszardem Petru, a z ciekawości zapytam, pan od początku nie wierzył, że się premierowi Morawieckiemu uda? Czy to nastąpił jakiś taki moment, w którym pan powiedział, to jednak nie wyjdzie? Jak zobaczyłem wyniki głosowań w Sejmie, wicemarszałków Sejmu, no to widziałem, no to wszyscy widzą, prawda, że to będzie trudne zadanie, aczkolwiek w polityce nigdy nie wiadomo do końca, prawda, więc być może zawsze są rzeczy, ktoś które w toalecie może zatrzasnąć, jak to się zdarzało w poprzednich latach. No tak, ale to musiałby się zatrzasnąć z 15-30 posłów, prawda? To jest mało prawdopodobne. No tak, w sumie, gdyby miało być wotum zaufania dla was, to musiałoby być ich jeszcze więcej. Platforma Obywatelska, jak rozumiem, ze spokojem czeka na poniedziałkowe wydarzenia. Nie wierzycie, że premier Morawiecki nagle wyciągnie jakiegoś asa z rękawa, jakichś 30-40 posłów i powie, ha, mam was, mamy jednak wotum zaufania i większość w Sejmie. Znaczy myślę, że ta sytuacja jest jasna i faktycznie chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, że obecny rząd się kończy i czas na nowy. Pytanie, co rozumiemy przez obecny rząd, bo właściwie mieliśmy poprzedni rząd, teraz mamy nowy rząd, chwilowy, dwutygodniowy, jak wszystko na to wskazuje, a za chwilę możemy mieć jeszcze inny. Oczywiście miałam na myśli ten chwilowy rząd, a już właściwie od wtorku, tak? A jesteście pewni swoich koalicjantów? Bo przecież były takie głosy bardziej przed wyborami niż po, kiedy wydawało się, że ten margines może być mniejszy, że może brakować kilkunastu osób i że wtedy na przykład część polityków PSL-u albo na przykład kogoś z klubu Konfederacji PiS zdoła wyciągnąć. Nie macie takich obaw? Nie, absolutnie nie. Widać, że ta współpraca naprawdę układa się pozytywnie i widać, że umowa koalicyjna, która była podpisana, też bez żadnych zawahań była zawarta. Potrafimy się na kompromisy, więc jak najbardziej nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że to się uda. Każdy z nas czekał na to, żeby ta polityka zaczęła wyglądać inaczej. Poczekamy właśnie na te kompromisy, kiedy będzie wprowadzony 35-godzinny tydzień pracy, jak postuluje Lewica, czy będzie aborcja do 12 tygodnia, tak jak chce Platforma na przykład i część Platformy. Na razie, prawda? Jeszcze nie ma rządu. Tak, no ale to są postulaty sprzeczne, prawda? In vitro już wprowadzili. In vitro, tak. No in vitro, tak. I nawet posłowie PiSu głosowali też za in vitro, prawda? Więc tutaj jakby in vitro nie jest aż tak kontrowersyjne, tak, było to prawda? Zaskakujące nie dosyć, tak ewolucja poglądów u niektórych jak waszych jednak polityków. Będzie na przykład aborcja, prawda? Do 12 tygodnia. I jak tutaj się zachowa PSL, prawda? Jak się zachowają posłowie Polski, pana marszałka Hołowni, prawda? No to wszystko to będą indywidualne, każde głosowania będą zapartym tchem i wtedy z popcornem obserwowane, prawda? Skoro już zahaczyliśmy o ten temat, to chciałbym przypomnieć wypowiedź pani radnej, która w czerwcu, zaszczyt panią spotkał wtedy, przemawiała pani tuż przed Donaldem Tuskiem, który w Poznaniu wtedy się pojawił. Mówiła pani wtedy dużo o prawach właśnie kobiet, o in vitro między innymi była mowa, ale nie tylko. Posłuchajmy, co pani wtedy zapowiadała, czego oczekiwałyby kobiety między innymi od nowej przyszłej władzy.
Wiem, że Platforma Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem obejmie opieką Polki. Dlatego tak ważny jest dostęp do badań prenatalnych, opieki okołoporodowej, edukacji seksualnej, dostępu do antykoncepcji, dostępu do aborcji do 12 tygodnia ciąży, żeby to był wybór, a nie zakaz. I pamiętajmy, że posiadanie dzieci to jest naprawdę wielkie szczęście. To jak to będzie teraz z tą aborcją, którą wywołał tutaj pan radny? Pani zapowiadała, zresztą mówiliście w tej sprawie jednym głosem z Lewicą też, że aborcja na życzenie do 12 tygodnia, tu akurat ten postulat był zbieżny. Mam tutaj umowę koalicyjną, o której pani wspominała i w tej umowie koalicyjnej no, nie ma ani słowa o 12 tygodniu, jest tylko o tym, że unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Kobiety mają prawo decydowania o sobie, ale żadnych konkretów tutaj nie ma. Dlaczego? Znaczy ja myślę, że prawo decydowania o sobie to jest jakby jasna już deklaracja, że właśnie między jest innymi bardzo niejasna, jest właśnie temat aborcji. Myślę, że jest to pozostawienie też każdemu może trochę wolnego jakby wyboru, niemniej jednak jak szliśmy w kampanii wyborczej, większość z nas jednak twierdziła tak, że jesteśmy tego samego zdania i to kobiety mają mieć ten wybór. Pytanie, co pani rozumie przez większość, bo w tej chwili ta większość będzie się jednak liczyć według tego, kto ma ile głosów w Sejmie i wydaje mi się, że nie jest to przypadkowe, że te 12 tygodni, ten 12 tydzień się tutaj nie pojawił, bo sygnatariuszami tej umowy koalicyjnej są też, no jakby nie patrzeć, bardziej konserwatywni politycy z PSL-u na przykład. W Polsce 2050 też zdaje się ten pogląd nie jest tak jasno wypracowany i tam są różne stanowiska. Czy będziecie w stanie w ogóle coś więcej ugrać w sprawie aborcji w takiej szerokiej koalicji niż cofnięcie się, jak rozumiem, do kompromisu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Ja osobiście liczę, że jak najbardziej na tak. Ciężko mi powiedzieć, jak w tej chwili wyglądają rozmowy, bo nas po prostu w tym Sejmie nie ma. Wiadomo, one więc się odbywają nie możemy bezpośrednio tak powtórzyć, jak te rozmowy wyglądają. Jednak no, my jasno deklarowaliśmy, że będziemy do tego dążyć i możemy się cofnąć, że na przykład in vitro również kiedyś było kontrowersyjne dla niektórych polityków, a teraz bez problemu mogliśmy to przegłosować i wierzę, że tak samo będzie z prawem aborcyjnym. Macie 4 lata, jeśli dobrze wam pójdzie, żeby przekonać być może tych bardziej konserwatywnych posłów, a jeśli się nie uda, to co powiecie wyborcom? Znaczy, zakładam, że jednak że nie zrealizowaliście, że bo się co? Bo trzeba było się dogadać z PSL-em? Bo potrzebne były ich głosy? Znaczy, w ogóle nie biorę pod uwagę, że to nie wyjdzie, tak? Że coś takiego nie będzie miało miejsca, bo jednak musimy patrzeć na dobro tych kobiet, tak? Które się z tym zmagają i to musi być wybór kobiet. I myślę, że jednak rozmowy, jeżeli ktoś mimo wszystko byłby niezdecydowany, przyniosą skutek i kobiety będą same mogły o tym decydować. Wróciłbym teraz do tych rozmów, które prowadził na razie premier Morawiecki w sprawie poparcia dla swojego rządu. Tak się składa, że prowadził te rozmowy, tak można przypuszczać, po różnych wypowiedziach, po różnych też deklaracjach, między innymi z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Może pan radny ma jakieś informacje, czy faktycznie nikogo się nie udało przeciągnąć, bo tak pan powiedział, że pan nie wierzy. Podobno tam przynajmniej kilku posłów już jakiś czas temu było dogadanych. Coś pan wie? Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo ja nie brałem udziału w tych rozmowach. Natomiast to, że będzie powołany w przyszłym tygodniu z dużym prawdopodobieństwem rząd Donalda Tuska, to wcale nie oznacza, że to jest rząd na 4 lata. Przed nami wybory samorządowe, wybory europejskie, które zweryfikują w pierwszej kolejności realizację obietnic wyborczych. I w dalszej perspektywie wybory prezydenckie, które mogą nadać zupełnie nowej dynamiki w polskiej polityce i wszystko się może wtedy zdarzyć. No, na razie chyba większe nadzieje związane z tymi wyborami prezydenckimi może mieć opozycja, bo wtedy jeśli wygrałaby opozycja wybory, któryś z jej kandydatów, prawda? Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, to wtedy odpadnie problem w postaci prezydenckiego weta, który pewnie też będzie jakąś tam przeszkodą w realizacji. Nie wyobrażam sobie, żeby posłowie w większości z PSL-u głosowali za aborcją 3-miesięcznego dziecka, prawda? Bo to 12 tydzień to jest 3-miesięczne dziecko.
Ja sobie tego, powiem szczerze, znając wielu polityków z PSL-u, tak jak w Sejmiku, czy choćby nawet z Poznania Jacek Tomczak, prawda? Czy wyobraża pan sobie, czy państwo, że Jacek Tomczak podkreślał na naszej antenie również, że on jest konsekwentnie wierny swoim wartościom, chociaż zdarzało się, że go z różnych partii wyrzucali. Za to nie, ale akurat nie sądzę, że z PSL-u akurat za to go ktoś wyrzuci, prawda? PSL jest partią konserwatywną. Jacek Tomczak de facto nie jest w PSL-u, tylko w partii Centrum dla Polski, współtworzącej koalicję polską, ale to już są detale, wiadomo, że jest w tym środowisku. Więc tu sobie nie wyobrażam, że nawet dojdzie do obojętnie, kto będzie prezydentem po Andrzeju Dudzie, że w ogóle taki projekt ustawy trafi na biurko prezydenta, więc to się potem okaże, że to była po prostu obietnica wyborcza i niezrealizowana. I to z dużą prawdopodobieństwem, że możemy powiedzieć w przeddzień powołania rządu, że ten rząd tej obietnicy nie zrealizuje, prawda? Nie pomyślałbym, że polityk Prawa i Sprawiedliwości będzie wytykał Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy, że nie zliberalizowała prawa. Ja jestem oczywiście przeciwko temu. Ciekawe rzeczy się tutaj dzieją u nas na antenie. To nie będzie jedyny z postulatów niezrealizowanych, prawda? Tych ze 100 konkretów będzie ich zdecydowanie więcej. I my będziemy sukcesywnie odwoływać się do tych konkretów, na jakim etapie, ile zostało zrealizowanych. Zobaczymy, co będzie z babciowym, prawda? Czy to będzie forma jakiegoś zastąpienia teraz na przykład 800+, czy rodzinnego kapitału opiekuńczego. Jak te propozycje będą realnie wdrażane i jak będą oddziaływały na społeczeństwo? No znaczy, komunikat też był jasny, że dogadywać się w takiej szerokiej koalicji, czy będziecie w stanie przeforsować te propozycje, które tu wymienił pan radny, bo było ich dużo, 100 konkretów chociażby. Tak, zdecydowanie było ich dużo, no ale tak jak już mówiłam, no umowa koalicyjna jakby każdego do czegoś zobowiązywała, tak, i po to stworzyliśmy też tą koalicję, by móc się dogadać i móc realizować pomysły i deklaracje każdych z tych partii. To się okaże, że nie można było zrealizować programów wyborczych, bo koalicjant nie pozwala na to. Tu od razu dodam, jest taki ładny zapis w tej umowie koalicyjnej, że w sprawach programowych nieuwzględnionych w umowie strony koalicji postanawiają, że będą prowadzić przyjazny dialog, by wypracowywać wspólne stanowiska, projekty aktów prawnych. Dialog ten będzie prowadzony pomiędzy partiami, ale też z szerokim uwzględnieniem głosu społecznego. Bardzo ładnie to brzmi, tylko jak przyjdzie do konkretów, to taki na przykład PSL może być waszym hamulcowym. Co wtedy? Znaczy, nie wydaje mi się, żeby tak było. Jednak będziemy na bieżąco rozmawiać i będziemy jednak albo w drugą stronę. Lewica się na coś nie zgodzi, na przykład coś bardziej konserwatywnego. Partia Razem zdaje się już nie chce wejść do rządu, bo uważa, że za mało lewicowe. I przed powołaniem rządu jeden z koalicjantów już nie chce do niego wchodzić. Prawda? To też jest znamienne. Ale mówią, że będą popierać. Ale zobaczymy w jakim zakresie i do kiedy, prawda? Natomiast ten przyjazny dialog teraz idealnie wpisuje się w to, co się dzieje z aferą wiatrakową, prawda? Z panią poseł Henning-Kloską tutaj, jak jest prowadzony zaraz ten dialog. Zaraz sobie do tego też dojdziemy. Znaczy ja na razie chciałabym zauważyć, że jednak głosowania jednak pokazują, że jednomyślnie jednak podejmujemy te decyzje i że nie ma tutaj problemów z rozmowami, podejmowaniem wspólnych decyzji, więc ja bym tak się nie obawiała jednak realizacji. Ale decyzje personalne to jest jedna sprawa, a decyzje światopoglądowe to jest zupełnie inna sprawa. Zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy, ale jak widzimy po sejmiku, też czasami możemy powiedzieć, że różniłyby nas różnego rodzaju tematy, a jednak... No, w sejmiku rzeczywiście była w ostatnim czasie bardzo szeroka koalicja. Zobaczymy, jak to wyjdzie na szczeblu krajowym. Panie radny, chciałbym wrócić jeszcze do tych rozmów premiera Morawieckiego. Pan tutaj tak ładnie powiedział o PSL-u. W samych superlatywach można wręcz powiedzieć, że pan sobie nie wyobraża, żeby oni zagłosowali tutaj za poparciem jakiejś liberalizacji do 12 tygodnia ciąży. Bardzo dużo ciepłych słów padało o PSL-u w ostatnim czasie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tylko ja pamiętam, co mówiliście o nich przed wyborami i teraz to państwu pokażemy. Przypomnijmy, co wasz lider, prezes Jarosław Kaczyński, mówił kilkanaście dni przed wyborami, niespełna 2 tygodnie przed, na początku października, o Polskim Stronnictwie Ludowym. Nie wierzcie PSL-owi, bo on na tych terenach ma duże wpływy, więc warto o tym powiedzieć. Nie wierzcie w to. Ale czy PSL to formacja wiarygodna? Nie! O, dokładnie. Dokładnie, proszę państwa. Oni chcą jednego. Oni chcą, żeby nas odsunąć od władzy i żeby oni byli przy władzy. I żeby po staremu mogli z tej władzy czerpać różne profity. Ci ludzie naprawdę
nie zasługują na zaufanie. Nie zasługują na zaufanie w żadnej sprawie. To było przed wyborami, a teraz zobaczymy, co było po wyborach. Już tutaj co nieco o tym sobie powiedzieliśmy, ale taka chyba najbardziej znamienna była wypowiedź ministra Przemysława Czarnka. Już po wyborach o PSL-u na antenie Polsat News. Zobaczmy. Robiąc setki spotkań, jeszcze zwłaszcza jak byłem wojewodą, to jeździłem do tych działaczy PSL-u, którzy niejednokrotnie mówili mi, że mają dokładnie takie same poglądy, a ja im mówiłem otwarcie, że gdyby nigdy nie powstało Prawo i Sprawiedliwość i gdybym nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, pewnie bym rozważał funkcjonowanie w ramach takiej partii jak Polskie Stronnictwo Ludowe, partii chłopskiej, ludowej, konserwatywnej, chrześcijańskiej, bo tak ona jest, pomimo błędów. To była jedna wypowiedź, ale takich wypowiedzi w takim tonie było co najmniej kilka po wyborach. Panie radny, czy to nie jest trochę żenujące, że tak zmieniliście narrację? Ale przypomnę, że ta wypowiedź prezesa była w okresie kampanii wyborczej, gdzie ten język jednak ze wszystkich stron sceny politycznej był dosyć ostry. No to warto ale ostry uwagę. Język to nie oznacza 180 stopni w drugą stronę. To rząd formuje w tej chwili Mateusz Morawiecki, a nie prezes Kaczyński. To jest kolejna sprawa. Nie? Więc natomiast w polityce nie można się obrażać. Proszę przypomnieć sobie, co się stało z PSL-em po 8 latach rządów z Platformą. Prawie zniknął ze sceny politycznej. Nie? Ocierał się o próg wyborczy. PSL zawsze jakoś no, 7, do tego Sejmu wchodził. Tak, 6-7%, prawda? I ostatnio go uratował Kukiz, a teraz Hołownia. Więc, a co będzie za 4 lata? Tego nie wiemy dzisiaj. Nie pewnie więc tutaj licytowaliby się jedni z drugimi, tak, kto kogo uratował, tak, ale fakt jest faktem, że zrobili wynik ponad stan, którego się mało kto spodziewał. Dokładnie, nie? Więc ja uważam, że nie, w polityce nie można się obrażać i patrzymy w przyszłość. No ale to jest trochę, mam wrażenie, obrażające inteligencję Polaków. Ale wręcz, najpierw mówił, tak mówicie tak o PSL-u, a później, kiedy wam brakuje głosów, a co, to mówicie panie w redaktorze, taki sposób. A co mówił działacze Platformy, mówili o Szymonie Hołowni w kampanii wyborczej, prawda? Że rozbija opozycję, że szkodzi, i właśnie że, do tego chciałem też nawiązać, tak, że to nie jest rzecz zupełnie nowa. Tak. To mi trochę przypomina rzeczy, które dzieją się przed drugą turą wyborów prezydenckich, kiedy tak. Nagle zaczynają się takie no, żenujące czasami umizgi do tego, sam kogo, trzeci, Donald Tusk czwarty. Bardzo był w swoich wypowiedziach bardzo taki. Ale myślicie, że ostry. Polacy w to uwierzą i że sam PSL był gotów w to uwierzyć? Tego to ja nie wiem, jakie były rozmowy kierownictwa PiS-u z kierownictwem PSL-u i na jakim etapie one PSL się twierdzi, że nie było żadnych, że coś tam próbowaliście, ale nikt z wami nie rozmawiał. PSL w poprzedniej kadencji Sejmu był bardzo chętny do współrządzenia z Prawem i Sprawiedliwością. Sytuacja się zmieniła po wyborach, więc no to jest oczywiste, że mają silniejszy mandat w ramach swojej koalicji i teraz mogą od Donalda Tuska jakby egzekwować więcej. Nie? Proszę zauważyć, że po tych resortach, które media publikują, no to PSL-u nigdy nie było w Ministerstwie Obrony Narodowej, prawda? W infrastrukturze chyba też nie było, nie? Więc Kosiniak-Kamysz poradzi z tym nowym trzeba powiedzieć, że zapowiedzi prezesa PSL o tym, że Wojska Obrony Terytorialnej są teraz dobre i trzeba je dofinansować, no to w kampanii wyborczej mówił, że to jest no, do likwidacji, nie? Więc z punkt widzenia się zawsze zmienia. Polityka zmienia jest dynamiczna. W zależności od liczby głosów w Sejmie, mam wrażenie. No, PiS ma 194 posłów, prawda? Chciałbym, żeby tak każda partia, która sam klub chyba 191, tak, bo zdaje się, że tam ale tylu wprowadził Kukiz, no właśnie, do tego, więc każda partia po dwóch kadencjach samodzielnych rządów, wygraniu tam iluś tych wyborów ostatnich, prezydenckich, europejskich, parlamentarnych, no chciałaby tak przegrać wybory, prawda? A to jeszcze dopytam, a po co będzie ta cała szopka z expose premiera Morawieckiego, skoro pan mówi, że pan nie wierzy i pewnie wielu jest takich u was, którzy nie wierzą już. Takie prawo miał prezydent, że w pierwszym kroku, kroku konstytucyjnym wskazuje kandydata na premiera. No bo wskazał kandydata, którego partia wygrała wybory. No formalnie rzecz ujmując, wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast, że nie jest w stanie stworzyć większości parlamentarnej, do rządzenia, no to już zupełnie inna sprawa. No szkoda trochę tych dwóch tygodni. Zdaje się, że dołączył do nas pan poseł Andrzej Grzyb z Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego zapowiadaliśmy, zdaje się, że prosto z sejmowych głosowań. Mam nadzieję, panie pośle, że się słyszymy. Tak, słyszymy się. Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie, panie pośle. To od razu przejdziemy do pana. Tutaj sobie tak dyskutujemy od dłuższej chwili na temat tego, jak premier Morawiecki próbował zabiegać o poparcie między innymi PSL-u.
Zapytam prosto z mostu, czy pan albo pana koledzy, koleżanki odbierali jakieś telefony, mieli jakieś propozycje, może pan osobiście miał? Nie, panie redaktorze, nie miałem żadnych propozycji. Zresztą wielokrotnie zostaliśmy przepytani też przez przedstawicieli mediów, czy były kierowane w kierunku naszym takie propozycje. Robił to Onet, robił to TVN, robiły to inne portale internetowe. No, mogliśmy z całą pewnością odpowiedzieć, że takich sytuacji nie było. Miejsca poza jedną bodajże czy dwoma osobami, do których takie sugestie trafiły. No, ale... A to były bardziej sugestie, które polegały na jakichś propozycjach, czy może na jakimś szantażu? Nie. To raczej były propozycje rozmowy w tej sprawie, a nie żadnego szantażu. Nic takiego nie miało miejsca. Stanowiska jakieś konkretne padały na przykład? No, jedna z pani posłanek, no nie chcę wymieniać jej nazwiska tutaj, choć ona o tym mówiła też publicznie, miała taką propozycję rozmowy w tej sprawie, ale tutaj nikt inny poza tą jedną osobą, czy jeszcze jedna, jeżeli dobrze tam to identyfikuję, nie było to jakimś problemem, ponieważ wcześniej wszyscy z nas, tak jak powiedziałem, zostali zapytani przez między innymi Onet, przez TVN24, jakie jest nasze stanowisko w sprawie tworzenia rządu przez pana premiera Morawieckiego. Czy jesteśmy skłonni poprzeć ten rząd? Więc odpowiedzieliśmy nie, my mamy większość parlamentarną. W ramach tej większości jesteśmy zgodni co do misji tworzenia rządu przez większość parlamentarną. Natomiast ja dodaję od siebie, zgodnie z konstytucyjnym porządkiem, prezydent miał prawo powierzyć misję tworzenia rządu panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, co uczynił. No i w poniedziałek będzie to moment, w którym premier Morawiecki wygłosi exposé. Odbędzie się debata i głosowanie w sprawie udzielenia czy nieudzielenia wotum nieufności. Udzielenia czy nieudzielenia wotum zaufania, przepraszam. No tak i jest, najpierw będzie wotum zaufania i do wotum nieufności jeszcze póki co nie doszliśmy z żadnym z tych rządów. A potem w zależności od wyniku tego głosowania będzie misja tworzenia rządu przez większość parlamentarną. Wszystko na to wskazuje, nawet marszałek Hołownia jest chyba co do tego przekonany, bo spojrzałem sobie na plan dnia, który przedstawił na poniedziałek, wtorek. Tutaj jest oczywiście punkt, w którym jest przewidziane właśnie głosowanie, exposé premiera Morawieckiego, później głosowanie, ale później są też przewidziane już zgłaszanie kandydatur na premiera, później wybór prezesa Rady Ministrów, następnego dnia z kolei właśnie przedstawienie expose już, jak się można domyślać, przez Donalda Tuska. A propos Donalda Tuska, do pani radnej mam pytanie. Spojrzałem na niedawne wyniki rankingów zaufania, czy też nieufności wobec polityków i Donald Tusk cały czas jest tam bardzo wysoko. 52 bodajże procent nie ufa Donaldowi Tuskowi ludzi w Polsce. Dlaczego kogoś takiego chcecie robić premierem? Ciężko mi powiedzieć, dlaczego akurat wygląda to w ten sposób. Myślę, że wybory wprost pokazały, że jednak to zaufanie jest duże i wśród Polek i Polaków jednak jest duże zaufanie, że Donald Tusk będzie odpowiednią osobą, która pokieruje rządem i będzie podejmowała właściwe decyzje. Więc myślę, że jakby wynik wyborów jakby jasno tutaj pokazał. Sądzi pani, że te wyniki, bo Donald Tusk był dosyć wysoko w tych rankingach nieufności co najmniej od paru lat. Myśli pani, że teraz jak zostanie szefem rządu ponownie, to odczaruje te wyniki, że trochę więcej Polaków mu zaufa? A może będzie wręcz odwrotnie, może jeszcze wzrośnie ta nieufność? Myślę, że tak, że to będzie jakby odzew pozytywny. Widzimy, co się działo w kampanii wyborczej, jak wiele osób było poruszonych, jak wiele osób zdecydowało się w wyborach zagłosować właśnie na koalicję obywatelską. Więc myślę, że wszystko idzie w takim pozytywnym kierunku niż tym negatywnym. No na pewno było to wprost powiedziane. Kto ma być waszym szefem rządu, jeżeli byście wybory wygrali. Panie radny, czy wy trochę nie przesadziliście z tym ostrzałem wobec Donalda Tuska? Bo mam takie wrażenie, że gdyby nie ta zmasowana krytyka i z waszej strony, i ze strony mediów państwowych, to być może Donald Tusk nie byłby wcale takim naturalnym kandydatem na premiera. Być może byłby to na przykład Rafał Trzaskowski?
Znaczy, wzmocnili tak naprawdę, paradoksalnie, bo Donald Tusk waszym jest celem. Przewodniczącym Platformy, czyli jakby największej partii tworzącej tą przyszłą koalicję, i on wskazuje, kto będzie jego partię reprezentował na funkcji premiera. Mógł przed wyborami ogłosić, że kandydatem jest Rafał Trzaskowski, nie zrobił tego z jakiegoś powodu. Uznał, że Rafał Trzaskowski ma się zajmować nadal Warszawą i czajkami, i innymi tymi sprawami związanymi ze ściekami w stolicy. Natomiast to, jakie były kierunki kampanii wyborczej, no podejmował decyzję sztab wyborczy na podstawie jakichś tam pewnie badań, i to były decyzje podejmowane z dnia na dzień na bieżąco. W kampanii wyborczej nie ma czasu, żeby nie wiadomo jak głębokie analizy prowadzić. Pewnie są zamawiane jakieś badania, na podstawie których ludzie, którzy się na tym znają, podejmują decyzje. Być może to był kierunek błędny, że skupiono się zbyt mocno na Donaldzie Tusku z jednej strony, a zbyt mało mówiono jednak o sukcesach rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy przez te ostatnie 8 lat. To jeszcze jedna sprawa na sam koniec, bo czas nam się powoli kończy. Wiemy, że ten rząd Donalda Tuska, jeżeli faktycznie powstanie, nic niespodziewanego się nie wydarzy, nikt się nie zatrzaśnie w toalecie, musiałaby to być grupa właśnie kilkudziesięciu posłów, więc na razie nic na to nie wskazuje, to już są konkretne nazwiska a propos poszczególnych funkcji i mamy tam akcenty z Poznania, z okolic Poznania, z Wielkopolski. Teraz pokażemy tych przyszłych ministrów w rządzie. No właśnie, czy przyszłych ministrów? Wiemy, że Adam Szłapka, tutaj to jest dosyć pewna pozycja, ma być ministrem do spraw Unii Europejskiej. Natomiast znaki zapytania nieprzypadkowo pojawiły się wokół osoby pani posłanki, na razie cały czas jeszcze, Pauliny Henik-Kloski z Polski 2050, która miała być, nadal podobno ma być ministrem klimatu i środowiska, ale ostatnio zrobiła się spora afera, no, jeśli chodzi o tak zwaną ustawę wiatrakową. Tu pytanie do pana posła Grzyba, bo to jakby nie patrzeć osoba, która kandydowała z waszego środowiska, chociaż nie jest z waszej partii, tylko z partii sprzymierzonej. Czy ona nadal jest osobą, która jest przewidywana do pełnienia tej funkcji? Według informacji, które ja posiadam, tak. Natomiast ostateczną decyzję podejmuje zawsze prezes Rady Ministrów, czy kandydat na prezesa Rady Ministrów, łącznie z przewodniczącym partii, która desygnuje akurat do rządu koalicyjnego, a więc w tym wypadku z marszałkiem Hołownią. Więc w tym a nie macie pretensji do Polski 2050 i do Koalicji Obywatelskiej, że takie tutaj kukułcze jajo wam podłożyły? Bo afera zrobiła się naprawdę spora. PiS już to wykorzystuje, mówiąc, że jeszcze nie rządzicie, a już są afery. Panie redaktorze, ja myślę, że to trudno nazwać jest aferą, ponieważ ten akurat projekt był tylko i wyłącznie projektem. On nie został jeszcze rozpatrzony w tym stanie, w którym został przedłożony. Ale był na tyle kontrowersyjny, że wycofaliście się z niego. To jest fakt z tego zapisu. Że została zmieniona przez projektodawców, w których imieniu występował pan poseł Gadowski z Platformy Obywatelskiej, zmieniona jego treść. Cała część dotycząca wiatraków, wszystko to, co było poza mrożeniem cen prądu, gazu oraz ciepła, używając kolokwialnego języka, zostało usunięte z tej ustawy. Myślę, że to nie był fortunny pomysł, to jest moja ocena. I myślę, że sami projektodawcy uznali, że należy się z tego wycofać. Sądzę, że dobrze, że się tak stało. W dniu dzisiejszym ta część, która dotyczyła akurat różnych form pomocy dla obywateli, dla małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw, gospodarstw rolnych. Tutaj akurat wnosiliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, poprawkę, aby prawa tej grupy odbiorców zostały w tej ustawie wyspecyfikowane. Zostały zachowane, tak, żeby mogli korzystać z ewentualnej pomocy, gdyby cena energii, mówię, czyli podsumowując, kryzys zażegnany, afery nie ma, waszym zdaniem. 693 zł za megawattogodzinę. Więc jest to pewnego rodzaju gwarancja. W chwili obecnej akurat ceny giełdowe, czy ceny na rynku, przepraszam, nie giełdowe, tylko ceny na rynku są poniżej tej ceny, ale wszystko się może zdarzyć w nowym roku, więc to jest zabezpieczenie niejako dla tych firm. O tym na pewno też będziemy dyskutować i do tej sprawy będziemy wracać. Tu musimy niestety skończyć, bo skończył nam się czas i już mi tutaj koledzy krzyczą na ucho, że musimy kończyć. Patrycja Przybylska,
Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Łukasz Grabowski, Prawo i Sprawiedliwość i zdalnie z Sejmu poseł Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję Państwu bardzo. Przed telewizorami oczywiście też dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny gorący temat. Widzimy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia.